swoje książki publikuję w taki sposób, że jeżeli ktoś nie uczestniczył w zajęciach, to albo nie zrozumie wszystkiego, albo jeszcze częściej zrozumie źle. Powtórzę wam to, co mówiłem, a dobrze jest to o tym pamiętać, że po prostu nasze teksty nie są szyfrowane, ale są kodowane. To mówię o tych publikowanych tekstach. I to się tym różni, że tekst szyfrowany, szyframi się posługują wszystkie dyplomacje, wywiady i takie różne tam cyrki na całym świecie. Ale mają to do siebie, że jak długo się nie złamie tego szyfru, to się nic nie rozumie. No to wobec tego ktoś, komu na tym zależy, będzie tam długo łamał, aż złamie, a to jest tylko kwestia czasu. Każdy szyfr można złamać. Tylko czas. To jest do tego wymagany, mniejszy lub większy. Natomiast nasze kodowanie polega na tym, że czytelnik wyobraża sobie, że rozumie wszystko. Nie będzie się głowił nad łamaniem naszego kodu. Kod to jest pojęcie ogólniejsze niż szyfr. Szyfr jest specjalnym przypadkiem kodu. I on po prostu będzie myślał, że rozumie. A w rzeczywistości rozumie źle. Mało tego, on dojdzie do wniosku, że w tym tekście naszym są błędy. To już myśmy to wypraktykowali. No i koniec i powie, a w cholerę. No i to jest najlepsze, dlatego że nikt nie będzie się już tam głowił nad tymi, nad dochodzeniem, co tam w tym jest. A oczywiście dekodaż się odbywa na zajęciach. A ponieważ jedne zajęcia opierają się na informacjach z poprzednich zajęć, więc jak ktoś nie uczestniczy stale, a przynajmniej jak nie ma, nie uzupełnia, no to gdzieś tam zawsze potknie się i zacznie źle rozumieć. A jak już zacznie źle rozumieć, to dalej to jedno z drugiego wynika i z jednego błędu wynikają następne błędy. Więc proszę was, to jest właśnie taka sprawa. W tym kontekście dla nas, powiedzmy, problemy szyfrowania są anachronizmem. To jest no, dla rekrutów, dla podoficerów, no, niższych oficerów liniowych, ewentualnie walki informacyjnej. Natomiast nauka współczesna, czyli właściwie wszystkie uczelnie świata razem wzięte z przyległościami, załadowują ludziom głowy informacjami, no, już nie mówię, że przestarzałymi, bo to jest trywialne, ale informacjami, tekstami, w których występują te same słowa, co u nas, tylko w innym znaczeniu. I wobec tego, jeżeli ktoś ma na studiach czy w szkole załadowaną głowę znaczeniami, tymi, ja je nazywam tradycyjnymi, to jest bardzo wysoce prawdopodobne, że te słowa, które my używamy w innym, najczęściej uogólnionym sensie, a czasami w innym zupełnie, jak nie od razu, to w pewnym momencie mu te stare rejestraty odbiją, to jest prawidłowość psychocybernetyczna i zacznie źle rozumieć. Czyli słuchajcie, w jakiejś my jesteśmy luksusowej sytuacji. Wszystkie uczelnie świata dla nas spełniają funkcję szyfrantów. Zaszyfrowują nasze treści w głowach ludzi. No wspaniała rzecz. Ktoś mi mówi, dlaczego nie propagujemy, a po co? Jak się ma naprawdę skuteczne narzędzie, to po co to wszystkim udostępniać? Nie ma powodu. To nie dla was, tylko dla nas. Tak jest. To jest nie dla was. Do tego nie potrzeba żadnych konspiracji, żadnych szyfrów i takich różnych tradycyjnych cyrków. Po prostu trzeba tworzyć nową naukę.